Witamy w kolejnym odcinku Muza Edukacji. Dzisiejszy temat, który prawdopodobnie zapowie pewną serię, jest taki trochę pedagogiczny, prawda? Tak. Jest to temat taki muzyczno-pedagogiczny. Edukacyjny. Edukacyjny, dokładnie. Bo będziemy rozmawiać o promowaniu złych, w cudzysłowie, postaw w muzyce. Dokładnie tak. Zapraszamy serdecznie. Zauważyliśmy, stąd ten odcinek, w jakiejś tam dyskusji, że w wielu gatunkach muzycznych są promowane postawy, które no, społecznie są uważane za niewłaściwe. Takim ogólnym, że tak powiem, społecznym, w stylu nie chcielibyście, żeby wasze dzieci robiły to, o czym oni śpiewają bądź się rapują. Z góry łańcuchy nie wspominają, pecza lubi tak, że bardzo kiedy jej przypalam ciało. Stąd pomysł na ten odcinek. Tak, co jeszcze dodam, że przez te właśnie złe wzorce dużo artystów źle kończy, więc coś w tym jest. Jedną z pierwszych rzeczy, która nam przyszła na myśl, było po prostu ta kultura zorganizowana wokół gangów, nie wiem jak to powiedzieć. Ja to pierdolę, zdejmuję kominiarę, zakładam ją wtedy, gdy idę na robotę. No tak, wokół związana gangów. Z amerykańskim rapem generalnie. I o tym chcemy dzisiaj porozmawiać. Chodzi o to, że rap jakby amerykański, no bo polski się wywodzi trochę z czegoś innego. Przynajmniej nie znalazłem jakichś artykułów, żeby to się wywiązywało z gangsterki. Tym bardziej, że raczej mafia polska i tak dalej to są w ogóle inne tematy i w sumie nie sądzę, żeby wtedy... Rap jakby powstawał w Polsce trochę później. Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że w swojej początkowej fazie też nawiązywał do gangsterki. I doskonale wiesz, jaka teraz wstawka w tym momencie wejdzie. Tak, tak, scyzoryku, przecież kosą nas straszysz, tylko co chują zrobi, ty pistolet zobaczysz. Więc... Tak, znaczy nawiązywał, no bo wiadomo, że rap hip-hop wywodzi się z Ameryki jakby. Znaczy pewnie oryginalnie gdzieś tam jeszcze ktoś by znalazł coś tam, zawsze można... Wiadomo, znaleźć jeszcze tam, nie wiem, korzenie na przykład, nie wiem, w Irlandii, Finlandii albo to zimne takie... Myślę, że bardziej... Grenlandia, sorry. W Mezopotamii również. Tak, no znaczy... Były pierwsze próby rapowania do bitu. Znaczy wiesz, no pierwszy beef podobno to był, czekaj, słowacki z... Mickiewiczem? No, tak twierdzą niektóre źródła. To i tak było późno, nie? W sumie, więc myślę, że znaleźliby wcześniej. Tak, ale no... pewnie Jagiełło z tym tam Fersteinem pod Grunwaldem. No dobra, ale już się nie wgłębiając się w jakieś tam mocno historyczne zawiłości, no to chyba nikt nie ma wątpliwości, że rap wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych. Tak. Wywodzi się od Afroamerykanów. Tak, tak. I no I wywodzi chyba... się trochę właśnie z gangsterskiego środowiska. Muzyka, szczególnie tu się skupić można na właśnie Tupaku i Biggie'im, bo oni byli najsławniejszymi raperami, jednymi z najsławniejszych. I według źródeł, które znaleźliśmy, nie byli gangsterami. I wiadomo, tam Biggie sprzedawał gdzieś tam narkotyki, coś tam, to był może jakimś tam małym dealerem i tak dalej. Natomiast takimi typowymi gangusami nie byli. Co jest paradoksem, bo zginęli w wyniku prawdopodobnie wojen gangów. Aczkolwiek do dzisiaj nie jest wyjaśniona sprawa, trochę zgłębiłem temat i nie znalazłem rozwiązania i też policja w Ameryce chyba też nie znalazła, albo nie chcą ujawnić. Natomiast do czego dążę? Właśnie Tupac i Biggie bardzo promowali w rapie ten gangsta style i tak dalej. Tupaca Thug Life, czyli życie bandyty, że tak powiem, tak? No było promowaniem tego wszystkiego, a wcale raczej nie jest to dobre. Chyba. No też mi się wydaje, że nie jest dobre. Ja sobie przypominam taką, wiesz, jakąś kolejną falę raperów. Jak byłem jeszcze młody, nosiłem czapkę, wiesz, przechyloną w prawą bądź w lewą stronę i tak, szerokie ja spodnie. Też, ja też, no. Nie jest to może tematem do chwalenia się, ale słuchałem chociażby 50 Centa w tamtym czasie.
oglądałem ten film Get Rich or Die Trying. Który jest trochę przekolorowany podobno, ale... Jest. Oglądałem też dokument, który był dołączony do tego filmu. Nie pamiętam, jak ten dokument się nazywał. Tam o swoim życiu opowiadał o tym, jak został postrzelony. I też sobie przypominam takie teledyski do takich utworów, jak chociażby Lil Biff. Gdzie tam jest taki mocno, mocno gangsterski motyw. I pamiętam, jako młody człowiek wtedy, wiadomo, byłem tym zafascynowany i to jest, no nie wiem, to jest takie trochę dziwne generalnie, nie? Że, tak, bo to... że ta muzyka wywołuje taką fascynację rzeczami, którymi nie wiem, no tak jak powiedziałem, no nie chcemy się tutaj, wiesz, stawiać w roli jakichś wielkich moralizatorów, ale no to jest promowane są postawy tak, gangsterskie. Tak, przez rap, natomiast dodam do tego, że no, przygotowując się do tego tematu, dosyć dużo filmów obejrzałem o tym. Mhm. I to jest też jeszcze jeden paradoks, że te filmy się świetnie ogląda. O właśnie takich czasach gangsterskich. Sensacyjne filmy, kryminalne, o muzyce i tak dalej. To jest w ogóle świetny temat na film. I to jest moim zdaniem paradoks, dlatego że no, ci raperzy, Afroamerykanie, tam nie mieli wcale fajnego, takiego łatwego życia. Oczywiście, jak doszli do pieniędzy i tak dalej, no to już fajnie sobie żyli, ale no... Znaczy wiesz, bo też ciekawe jest to, że właśnie oni jak rapują w tym czy w tamtym kawałku, no to nie rapują o tym jakoś specjalnie wesoło, tylko właśnie rapują o tym życiu, o ciężkich aspektach tego życia, a mimo wszystko ludzi to fascynuje. Tak, znaczy, no bo hip-hop generalnie jest chyba muzyką ulicy taką i opowiada tak, właśnie o tym wszystkim, tak, co jest fajne, tylko że ty mówisz, że oni to przedstawiają w smutny sposób. No właśnie Tupac nie do końca. Tupac przedstawiał właśnie to gangsterskie jako takie coś fajnego. Dobra, chyba jednak mam w głowie chociażby, nie wiem, chociażby takich raperów jak Snoop Dogg. Gdzie taki kawałek jest, on śpiewa go z tym gościem z Cypress Hill i teraz będzie podpis, jak się gościu nazywa, Be Real, coś takiego? Ale się pewnie wtopiłem, kurwa, w chuj, nie? Właśnie chciałem powiedzieć o tym, że akurat w tym kawałku jest przedstawiana ta postawa taka gangsterska, rozprawiania się z typami, zastrzelania ich i tak dalej, jako coś fajnego generalnie, nie? Jako coś takiego cool, super. I no i tyle. I no właśnie, no i to jest teraz pytanie, bo ja z kolei robiąc research trafiłem na fajny film, chyba Bity niczyje. Polecam ten film z dwóch względów. Po pierwsze, pokazuje właśnie to gangsterskie i rapowe życie od innej perspektywy, z perspektywy gościa, któremu zabili siostrę. I ten dzieciak wchodzi w straszną, ma depresję, ma lęki i tak dalej, w ogóle z domu nie chce wychodzić, ale druga kwestia jest taka, że wszystkie filmy jakby masz o raperach, a ten jest o gościu, który robił bity. Dobra, Space, zapada jakiś świąteczny bit, czas szybciej zleci. Ten film dobrze pokazuje taki bardziej prawdziwy aspekt. Że to nie jest takie fajne, że tutaj pyk pyk, tu się postrzelamy, tutaj ten, no bo tak naprawdę tam mnóstwo ludzi ginęło i czy było pobitych, okradzionych i tak dalej, więc promowanie takich rzeczy moim zdaniem nie jest okej. Też pytanie właśnie, jeśli już są promowane te rzeczy, na ile te rzeczy naprawdę zaistniały generalnie, czy to jest tylko taka poza, tak? No wiesz, no jakby fakty są takie, że i Biggie i Tupac zostali zastrzeleni. Więc chyba całkiem prawdziwe. Jak i dlaczego? Znaczy jak? No to jest przedstawione, jak zostali zestrzeleni, obaj zginęli w samochodzie. Zostali zabici w wyniku podobno właśnie tej wojny jakiejś tam gangsterskiej między Cripsami i Bloodsami. Natomiast teoretycznie, tak jak jest przedstawione w wielu źródłach, to trochę... Tupac wywołał tą wojnę między nimi, bo oni byli przyjaciółmi, ale napadli gdzieś tam Tupaca i on sobie potem Biggie nagrał jakiś utwór, ale twierdził, że to nie jest o tym, że go tam postrzelili, o Tupacu i tak dalej, natomiast wiadomo, tam jakieś machlojki i tak dalej, i jak Tupac wyszedł z więzienia, przynajmniej z tych źródeł, co ja wiem, mogło być trochę inaczej, także jeżeli ktoś zna prawdziwą historię, zapraszamy do komentarzy.
I on wtedy wyszedł i zaczął nakręcać tego bifa całego, nie? Okej. Okay. Jeszcze bardziej to wszystko tam puchło, plus te gangi, plus to wszystko, no i efekt był taki, że dwóch zajebistych raperów zostało zabitych. No, ale też wracając do samego tego, no bo to wiadomo, historia była taka, ale wracając już do samego tego, o czym mamy mówić, czyli o tym promowaniu złych postaw w muzyce, nie wydaje ci się, że generalnie, no bo wiadomo, te tematy zawsze, temat należenia do gangów i tak dalej jest przedstawiany jako temat, który, no nie wiem, no to jako jakąś konieczność, tak? Odpowiedź na biedę, odpowiedź na pewne warunki społeczne i tak dalej. Czy to tak czy, jest, czy, niestety. Czy, no takie, nie wiem, no być może, no dobra, tak jest. Do czego nawiązuję? Czy nie chcemy oczywiście nikogo pouczać, ale czy nie bardziej, jeśli powiedzmy zależy im na jakimś prawdziwym przekazie tym raperom, nie lepiej by było, gdyby na przykład w swoich tekstach, zamiast zachęcać młodzież do gangsterskiego życia, zachęcali ich do nagrywania muzyki i właśnie wyjścia z gangsterskiego życia. To mnie zastanawia. Tak, tym bardziej, że to by było bardziej prawdziwe. Dlatego, że oni przez nagrywanie wyszli z gangsterskiego życia. No nie do końca, nie każdy i tak dalej, bo tam wiadomo, ale jakby to był ich cel, żeby wyjść z tego, nie? Nawet jak nie byli gangsterami, niektórzy raperzy też przez rap wyszli po prostu ze złej sytuacji. To jest w sumie temat na trochę inny odcinek, moim zdaniem, bo to dobrze pokazuje polski rap i paru polskich raperów, gdzie wydaje mi się, że właśnie to, co przedstawiłeś u nas w rapie, szczególnie tych lat 90. i tak dalej, jest to, da się to fajnie przedstawić, znaleźć przykłady. Tak, i właśnie no to nas prowadzi nieuchronnie do wniosku, że po prostu polskie lepsze. Moim zdaniem promowanie gangsterki w taki sposób nie jest fajne, dlatego że jakby to jest złe przedstawienie, bo oni to przedstawiają jak tacy kozacy są i w ogóle, ale nie pokazują tego, co było rzeczywiście. Oczywiście mówimy o rapie, nie? No bo jakby historię potem, fakty i tak dalej można sobie znaleźć. I jest też dużo raperów, którzy nadal są podobno gdzieś tam w jakichś konszachtach gangowych i tak dalej. Ty wymieniałeś tego takiego tam jakiegoś tam, tu będzie jego ksywa, bo jest skomplikowana. 69. Tak, i on, z tego co czytałem, to w ogóle się zasłaniał, chciał mieć ochronę z gangów, jakiegoś tam gangu, i on z nimi niby żył, ale potem jednak się okazało, że wcale go nie chronią. Generalnie nie jesteśmy w stanie słuchać tego rapera, jak włączyliśmy jego muzykę. I tell a nigga don't dick ride, don't black ride, leave it to the double thick. Ale ta jego ksywa nas bardzo bawi i to był pewnie jego cel, żeby to było zabawne. Więc tak, chcieliśmy mu tylko przekazać, że naprawdę bardzo śmieszne jest to 69. Tak, ja jeszcze chciałbym mu przekazać, że wygląda jak ostatnia strona zeszytu z podstawówki. A ja jeszcze chciałbym mu przekazać, żeby się pierdolił generalnie i że mamy go w dupie. Tak, i tak tutaj nas nie dojedziesz nawet ze swoim gangiem. Ej, dobra, śmiejemy się tak, a nie możemy zadzierać z takimi poważnymi ludźmi. Dokładnie. Dobra, to co, robimy jakieś podsumowanie? Słuchajcie, drogie dzieci. Słuchajcie muzyki, która mówi o wychodzeniu na ludzi, o nauce, w sensie, żebyście się dobrze uczyli, o rodzinie, o kościele, o... Czekaj, bo tym kościołem zostałem tak zaskoczony, że nie wiem, co powiedzieć. To miał być żart. Wiem, zostałem zaskoczony tym kościołem. Generalnie słuchajcie muzyki z dobrym przekazem. Na przykład tego. Albo tego. Los chce ze mną grać w pokera. Raz mi daje, raz zabiera. Ja za... Albo tego. I właśnie a propos tego przekazu, który usłyszeliście przed chwilą, zapraszamy was na kolejny odcinek, gdzie przyjrzymy się, a nie powiemy, czemu się przyjrzymy. Będzie. Tak. Będzie na pewno ciekawie. No, dokładnie. Będzie. Będzie. Na razie. Cześć.